A w dzisiejszym odcinku chciałem powiedzieć na proste pytanie, które często pojawia się w głowach osób, które chcą dokonać instalacji i zacząć używać internetu. Ludzie zastanawiają się i myślą, kto wykonuje takie instalacje, kto zamontuje taki router, taki internet w domu jednorodzinnym, na działce czy gdzieś poza miastem. I powiem Wam, w Polsce generalnie nie ma dedykowanych instalatorów, którzy są jakby w jakiś sposób tam autoryzowani albo kierowani bezpośrednio od Starlinka do takiego instalatora. W Ameryce jest sieć instalatorów. Instalacja takiego Starlinka w Ameryce kosztuje około $200. W Polsce, tak jak mówię, nie ma takich montażystów. Na przykład ja się zajmuję takimi instalacjami w związku z tym, że wykonuję od wielu lat instalacje takie niskoprądowe, powiedzmy telekomunikacyjne, jakieś sieciowe dla domu, dla małych biur. Więc ja od jakiegoś czasu prowadzę taką usługę. Jest ona dostępna tutaj na przykład na terenie Mazowsza, Warszawa, okolice. Wykonuję te instalacje. Cena takiej instalacji jest taka sama jak na innych rynkach. Więc tak jak mówię, około tych $200. Oczywiście w przeliczeniu na złotówki, wiadomo, ja to tak upraszczam, żeby mniej więcej było to spójne z cenami instalacji na rynkach, na przykład właśnie poza polskim. Wykonuję taką instalację na przykład kompleksowo, czyli od założenia anteny, ustawienia jej, uruchomienia tego modemu, konfiguracji aplikacji, całej tej sieci. Dodatkowo jakby w ramach instalacji jestem w stanie zintegrować ten modem, router razem z istniejącą siecią wewnętrzną, czy to LAN, czy Wi-Fi. To też pomaga jakby wykonywać dalsze prace w domu i ułatwia jakby klientowi przejście z jednego dostawcy internetu na drugiego. W tym przypadku, nie wiem, chociażby z internetu komórkowego LTE na bezpośrednio Starlinka. Także gdyby ktoś potrzebował wsparcia w takim zakresie, zapraszam do kontaktu. Myślę, że jestem kompletnie w stanie udzielić pomocy i wykonać taką instalację kompleksowo od A do Z. Jedyną rzeczą, którą klient musi zapewnić, to aktywny zestaw Starlink, wykupiony na jego dane osobowe. Starlink musi się znajdować już w domu. Oczywiście ten Starlink musi być wyposażony w niezbędne akcesoria, więc jeżeli osoba, która by chciała sobie dokonać takiej instalacji u siebie w domu, najlepiej, gdyby bezpośrednio przed taką instalacją skontaktowała się chociażby ze mną. Ja będę mógł wtedy udzielić jakby jakiś porad, informacji, co jest niezbędne, co byłoby potrzebne, żeby ten montaż przebiegł w sposób sprawny. Odnosząc się chociażby do tego, co klient w tym momencie posiada i żebyśmy mogli to ewentualnie zaadoptować. Żeby nie było konieczności, wiecie, albo dublowania rzeczy, albo robienia pewnych rzeczy niepotrzebnie, albo kupowania tych akcesoriów niepotrzebnie, no bo te akcesoria tak naprawdę są bezzwrotne. Myślę, że zwrot akcesoriów w przypadku zamówienia ich, nie wiem, ze strony firmowej Starlinka z Niemiec raczej jest ekonomicznie nieopłacalny, więc jeżeli coś kupić, to tak, żeby to wykorzystać od A do Z. Także gdyby ktoś potrzebował wsparcia, zapraszam, służę pomocą. Usługi wykonuję od długiego czasu, także myślę, że zrobię to w sposób sprawny i skuteczny. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.